Kaśka. Dzień dobry. Cześć, kochana. Cześć, kochana. W ostatnim czasie krem BB zyskał na popularności. Jest doceniany przez kobiety, które cenią sobie wielofunkcyjność kosmetyków. Może on nam zastąpić specjalistyczne kremy z filtrem UV. Właśnie, UV, to jest ważne. A nawet korektor. Mhm. On działa wielotorowo, ponieważ nawilża naszą skórę, ujędrnia ją, a przy okazji kamufluje niedoskonałości. No właśnie. Z racji tego, że nie powinniśmy tak nadmiernie obciążać naszą skórę na co dzień. Ale krem BB jest przede wszystkim świetnym rozwiązaniem dla kobiet, które delikatnie malują się na co dzień, które preferują taki naturalny look i nie mają większych problemów z cerą. Lecz jeżeli potrzebujemy większego krycia, to krem BB świetnie sprawdzi się jako baza pod makijaż. Możemy do niego dołożyć trochę podkładu albo pudru. No właśnie, wtedy mamy krycie taką jest perfekcyjną mieszankę. Już zakupić krem BB, warto zapoznać się z jego składem i pamiętamy, że im krótszy ten skład, tym lepszy. Ja osobiście zawsze ta reguła, sprawdzam, czy jest dodatkowo wzbogacony o składniki, które dobrze wpływają na kondycję mojej skóry, takie jak witamina E, kwas glicerynowy, albo składniki pochodzenia naturalnego, na przykład zielona herbata. One wszystkie powodują, że mamy taką ochronę skóry przed złymi czynnikami zewnętrznymi, ale również dobrze wpływają na odbudowę martwego naskórka. No właśnie, super. Jeżeli chcemy dobrać sobie idealny krem BB, niestety na rynku nie ma takiej dużej gamy kolorystycznej, niż wybór, przy podkładach, tak? Bo w podkładach mamy bardzo szeroką gamę kolorystyczną. Tak, dokładnie. Więc warto nałożyć go na twarz i sprawdzić, czy on nam rzeczywiście pasuje. Więc taką metodą może trochę prób i błędów. Musimy odnaleźć taki swój idealny złoty środek, jeżeli chodzi o ten kolor. Lepiej bardziej idealny podkład, czy też krem BB, warto nałożyć go na żuchwę i na szyję. Jeżeli kontrast kolorystyczny Cześć, nie Frajda. Jest widoczny... Zobacz, jaka ładna jest Patrycja, co? Fajna dziewczyna. Jeżeli kontrast kolorystyczny nie jest widoczny, to znaczy, że produkt jest dobrany prawidłowo. A co jeśli chodzi o... Ma też często bardzo dużo silikonu, który nam wykładza skórę, dlatego używamy do tego specjalnych pędzelków albo gąbeczek, ale tutaj myślę, że spokojnie palcami damy sobie radę. I czy to jest tak, że musimy go dokładać? Nasza skóra oddycha, niestety nie jest on tak trwały jak podkład, więc poprawki są... Mile widziane, dokładnie. Trzeba być pogotowi. Najbardziej. I zwróćmy jeszcze uwagę na młode dziewczyny, które często borykają się z problemami trądzikowymi. Nie nakładajmy mocnych podkładów, tylko krem BB, który gdzieś delikatnie zredukuje te problematyczne miejsca, ale nasza skóra będzie oddychała. I jak są większe problemy, to żeby lepiej iść do lekarza, do dermatologa, niż kamuflować je mocnymi podkładami. Ale wiesz, jak to jest. No, ja coś wiem, się dzieje, to chcemy to przykryć i używamy czegoś takiego najcięższego, a potem się okazuje, że to jest błędne koło. Że ty pamiętasz takie rzeczy, bo zawsze na pewno się trzymamy. No właśnie, tego się trzymamy.